Leć. Szczęść Boże, witamy z kompleksu sportowego w Bolesławcu. Tak, piękne tereny. Piękne tereny. Piękne spotkania. Podobno w województwie łódzkim. Tutaj jest naszym świętym przewodnikiem Danielem Trojolepszym. Tak, może jakieś kilka słów przedstawienia. Szczęść Boże. Dobrze. To by było wszystko. Jesteśmy tutaj, żeby się bawić, żeby poznać księdza i żeby się klikało generalnie. To jest nasz największy cel dzisiaj. Lajki. Żeby było śmiesznie. Żeby były lajki. To jest wasz cel, mój taki nie jest. Ale... Mamy taką zabawę, jest kilkadziesiąt pytań. Ksiądz kilkadziesiąt? Może... Tak. No to szybko. Ksiądz może powiedzieć tak, nie, albo pomidor. Z tym, że pomidor może być użyty tylko jeden raz. To zaczynamy. No ale ja chcę tylko ustalić, co będzie, jak wygram. Wtedy, ksiądz zostanie ogłoszony. Bo to nie może być konkursu, super. Że nie ma pomidor będzie. Zostanę pomidorem w łeb. Tak. To ja nie chcę wygrać. No. To jest wywiad, a nie... Zostanę wtedy pomidorem po prostu. Sok pomidorowy. O. No dobrze, a jak przegram? No. Nie, my się chcemy się mścić, to jest po prostu wywiad bardziej. Dobra, tak, nie, tak, nie. Ja zacznę. Jak na pielgrzymce, tylko z 21 grupą. Nie. Chyba, że byłaby propozycja bycia przewodnikiem w 16. Tak. Różaniec lepszy od koronki. Nie. Nie umiem grać na gitarze, ale bardzo lubię. Tak. Kiedyś zrobię sobie tatuaż. I będzie na nim święty Franciszek. Nie. Żałuję, że nie żyłem w czasach świętego Franciszka. Nie. Nie było wtedy face. Tak naprawdę noga mnie nie boli. Nie. Naprawdę noga mnie boli. A u ciebie pana Gania jest dużo miejsca i odświeżona klimatyzacja. Nie. Jak będę proboszczem, będę jak proboszcz ze słupi. Nie, ale proste są te pytania. Nie, na pewno nie. Z całym szacunkiem dla proboszcza Sosu. Pracuję dłużej... Nie znam tych dat wszystkich, które on zna, no na pewno nie będę. Pracuję dłużej niż do 17. Co? Pracuję dłużej niż do 17. Nie. Zagram w dzisiejszym meczu. Nie. I zdobędę... Wszystko nie. I zdobędę hat-tricka. Co ty? Nie. Jaki Janusz. Nauczę się mówić po angielsku. Tak. Ważna deklaracja. Powiadać po hiszpańsku. Nie. Podczas studiów w Lublinie dowiedziałem się, gdzie jest najlepsza pizzeria. Tak. Na koncercie Coldplaya było fajnie, ale wolałbym posłuchać Studio 21. Nie. Przepraszam, teraz pomidorem dostanę za wcześnie. To było jabłko. Pielgrzymka nie podrożeje w przyszłym roku. No ja nie wiem, Nie. Ale masz... No nie, no dobra, niech będzie, że nie. Gdybym był pielgrzymem, nie wytrzymałbym śpiewu i śmiechu przewodnika. Gdybym był pielgrzymem, nie wytrzymałbym śpiewu i śmiechu i śpiewodnika. Przewodnika. No nie wiem, no. Tak, no. Pewnie nie, znaczy nie wiem, bo nie tak nie wytrzymałbym. Nie wytrzymałbym. Nie wytrzymałbym. Na pewno bym wytrzymał. Ja sam wytrzymuję ze sobą. To... W Grodzisku będę spał w kostnicy. Nie, na pewno nie. Po moim trupie. Po moim trupie. Ja, to nie miało być takie sobie założenia generalnie. Nie miało być śmiesznie, ale... No tak wyszło, to wasze pytania są, no co ja powiem. Poradzę na to. Będzie można zabrać parasol na trasę? Nie. O, to wasze bezale. No przykro mi, Karol, ale naprawdę. Nie poczułem głodu. Wtedy byłem w kuty jeszcze, więc musiałem się na czymś zemścić. Na nas. Na nas. Nie... Ale to i tak bym powtórzył i tak. No. Może nie... w innym stylu. Nie poczułem głodu, jak minęliśmy McDonalda w Kępnie. No nie poczułem trochę. Nawet miałem pokusę, żeby z Kubą tam wsiąść. Ja nie wiem, czy tam ksiądz nie był z Kubą. Nie byłem, na pewno. W tym roku poniosą tubę. Nie, w życiu nigdy. Jasiu będzie najlepszym przewodnikiem grupy 21 w historii. Tak. Przepraszam. Będę tak dobrym kaznodzieją jak ksiądz Pawlukiewicz. Nie. Żałuję, że księża nie mają białych sutan. Nie. Dlaczego? Bo mogą mieć. Ale czemu mieliby mieć białe? Bo gorąco jest w czarnych, no? Ale co? Czarne wyszczupla. Nie, no ale czarna jest, ma swój sens.
i ma swój sens, że tylko jeden ksiądz na świecie ma białą. A teraz dwóch akurat, no, nie moja wina. Założenie jest jednak trochę inne i że jeden jest w białej, to jest piękne. A my wszyscy w czarnej, to też ma swój sens. Ale nie, nie, o tym nie będę konferencji o sprawie duchowej teraz nie. I teraz mamy dwa pytania od grupy 19. Co? Czy pamięta ksiądz Marysię? Marysię? Marysia to jest takie, takie rzadkie imię, naprawdę. To nie chodzi o przybył. Marysię? Z księdza przewodnika grupy 19. Czy pamiętam Marysię? Mhm. Jakieś, nie wiem, czy czasów dawnych. Pamiętam, tak. Czy ma ksiądz ziemię z lasem? Czyli co mam? Ziemię z lasem. Mam, tak, tak. Ja jestem właścicielem ziemi. Jestem jakieś zaproszenie? Co, no, to są grunty rolne, no co tam. Tam nie ma co wyjaśnić. Latyfundia. Jest kawał pola i tyle. Kawałek lasu. A czy deszcz najlepiej podlewa pola? Tak, zdecydowanie. To jest sztuczna też forma nawadniania pól, ale ta deszczowa jest jednak dużo lepsza. Polecam. Nigdy nie zadzwonię do Karola, żeby usunął ten film. Nie, nie zadzwonię nigdy do ciebie. Naprawdę? Fantastycznie. To trzeba wyjaśnić, bo rok temu była taka sytuacja, że nagraliśmy z Michałem pożegnanie z Jasnej Góry. I się klikało. Było ciemno, klikało się, to prawda. I ono nawiązywało do kazania do homilii wygłoszonej przez księdza arcybiskupa Gądeckiego, który to nawoływał do świętowania, między innymi. Nieprawda, przez księdza nie arcybiskupa Gądeckiego, tylko księdza Damiana Bryla, biskupa. Tak, na pewno? No tak, w zeszłym roku to było. To dwa lata temu to do arcybiskupa Gądeckiego w takim razie. Więc już pierwszą rzeczą to już mówisz nieprawdę i ci się to wszystko zlewa. A no dlaczego ja to okazałem? No i nagraliśmy takie wyjaśnijmy to w takim nagraliśmy razie. Nagraliśmy takie pożegnanie. Już poszło w eter, już tam się klikało, już dostawałem powiadomienia, że dziękujemy, że super było i tak dalej. I już stoję w maku w kolejce i telefon. Usuń to! Nie chcę tego widzieć, no co ty! No i to jest też nieprawda. No tak było. No. Zadzwoniłem i powiedziałem tak. Karol, ten ostatni film z Facebooka proszę usunąć. Dlaczego? Proszę usunąć. I tyle. Ale to był taki inny głos. Powiedziałem to tonem. Przywódcy. No. Człowieka, który... Tonem proboszcza słupi. Nie, koniecznie. Nie. Proboszcza słupi to wzrokiem cię ci kazał wyłączyć tą transmisję. Też było. Potem transmisje na żywo dotyczą tego, co się dzieje na pielgrzymce, a nie po. I nie jakiejś wybranej, zamkniętej grupy towarzyskiej, która się spotkała towarzysko po pielgrzymce wtedy. Tak to wyglądało. I dlatego myślę, że mogło to nasuwać jednak, że w tym towarzystwie też doszło do jakichś już zachowań, które są po pielgrzymce typowe. Ja nie sugeruję, że takie były wtedy zachowania. Tak? Dobrze, rozumiem. Zostałem wyjaśniony. Tak, nie, ale żeby to... Tak. I dlatego, żeby nie było takiego ewentualnego wrażenia nawet nikim, dlatego uważam, że takie nagranie nie powinno się było pojawić i podtrzymuję. Tak jest, wolne media. Wolne media. Ty tak uważasz, prawda? Tak, tak, oczywiście, proszę księdza. No. Ostatnie pytanie. Jeszcze co? No bo pomidor jeszcze nie był ani razu. Tak na razie to wygrywa. Nie czegoś nie dodać, nie? No co? No nie wiem, właśnie jak nie ma pomidora, tak z tobą. A mam na razie tylko ostatnie pytanie. Może to się. Może macie jakieś pytania, drodzy widzowie? Marysia, teraz ze Marysia studia. Szare komórki włączyła. Tylko jest za ciepło, ale łączy się z mózgiem, Marysia. Czy to o mnie chodziło? To... Marysia to nie była ta Marysia. Powiedz, że... Czy kocha ksiądz? Cicho, bo Michał ma tu bardzo pewnie ważne pytanie odnośnie, no czego? Nie. No, czy ksiądz się zgodzi na modlitwy wstawiennicze? Czy kiedyś będą race? Jeszcze gorzej. Nie będą race, póki ja jestem przewodnikiem tej grupy. Czyli jeszcze w tym roku i w przyszłym. A czy na jakimś postoju będzie spoczynek w Duchu Świętym? Możliwe, że tak, tak. Tak? Już był. Kiedy? No jedna dziewczyna miała. Fajnie. Może za dwa. Ja jakiej komunii udzieliłem. Przepraszam, no nie moje. Tak udzieliłem ksiądz? Co? Udzieliłem ksiądz. No tak, ona hasła, ale pani Małgosia się nie zajęła. To wiem. Wszyscy mówili, że dobra, nie. Dobra, ostatnie pytanie, kończymy transmisję, bo już tutaj ksiądz... Grałem! Tak ksiądz zanudza. Pomidora! Czy młodzież rozpadza? Lajki polecam? Czy kocha ksiądz swoich pielgrzymów? Tak. Nie, podtrzymuję, tak. Czy młodzież ze Swarzędza jest najlepsza? Nie. Pomidor. Przepraszam, że ja tak szybko odpowiadam proste te pytania. W grupie 21 chodzą najlepsi klerycy. Nie. Z
Ale najlepsze siostry zakonne. Tak. No powiemy ten poprzedni, powiemy. Czy jest ksiądz kandydatem do nieba? Tak. A czy życzy ksiądz nam nieba? Tak. I my też. To my też ksiądz życzymy. Kuba, wyłącz to. Wyłącz to. Pozdrawiamy całą społeczność. Wyłącz to, bo się nie udało. Wyłącz to. Nie wyszło jak. Nie wyszło. Z Bogiem. Czemu tak krzywą sobie? Bardziej przygotować. Trudniejsze. Widzimy się po meczu. Za mało? No, po meczu. Tak. Bardziej prywatne pensje z was. Jakiego? Ale mamy tutaj pytania też od widzów. O, już, dobra. O co chodziło z Marysią? Ilu jest? Mamy... Do góry się dobra, wzywa. Nieważne ile mamy, matko. Czy ksiądz przewodnik jest obrażony na kleryków? Obrażony? Nie, nie jestem obrażony. Należałoby inaczej zadać pytanie. Ale jeśli chodzi o obrazy, to nie. Ale no, bez wulgarów. Czy jest ksiądz za nim zły? Zły też to nie jest dobre określenie. Nie jestem za nim jakiś wyrzut? Wyrzut jakieś też. Pretensje? Nie. Ja tych słów się nie powinno używać na wizji. Nie, no ale... Niecenzuralne, miało być tak, dobra. Że oni mieli adorację wczoraj, a ksiądz mu prowadził, tak? O, tam już nie ważne. Czy ksiądz w stosunku do nich coś niecenzuralnego? Niecenzuralnego nie. Po prostu jest mi przykro. Dobrze, następne pytanie proszę. Koniec. A, dużo. To dziękujemy bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam tego, tą osobę, która zadała to pytanie. To ja. To ty? A, mamy. Kiedy ksiądz wiedział, że chce być sługą Bożym? No ale pytania miały być tak czy nie? No to się tam, no ale przyszliśmy teraz... Proszę inaczej sformułować pytanie. Pani Ewelino. Mówi moderator. Czekamy. Może tak jeszcze chwilę kiedy poczekamy, wiedziałem? Bo tutaj dołączają do nas, dołączają. Powiem już tam, jak zostałem wyświęcony na kapłana, to wiedziałem, że chcę być dopiero wtedy. Ola, masz pytanie do księdza? Moment. Emiliano ma. Okej, mam pytanko na żywe. Do ciebie. Dobra, to co, kończymy. Może poczekamy jeszcze chwilę, bo tutaj... No na co czekać? No, matko, do ciebie ja bym do kibelka poszedł. No dobra, to jest ważne, ale to nie będziemy na żywo. Pisuar czy tradycyjnie w kabinie? Wolę na powietrzu. Tak. Laudetur Jezus Chrystus. Sekula, sekularum. Tak, pięknie. To znaczy, że ksiądz Daniel trochę lepszy jest kandydatem do papieża. Trochę lepszym. Trochę lepszym. Pięknie. Czyli jabłko. Pięknie.